Dziś udajemy się na Piz Boe. Jest to najwyższy szczyt w masywie Sella w Dolomitach i jeden z najłatwiejszych 3000-czników do zdobycia. Najprostsza droga na Piz Boe wiedzie z Passo Pordoi. Kto chciałby iść jeszcze mniej na nogach, może podjechać kolejką w okolice przełęczy Forcella Pordoi i stamtąd rozpocząć trwające około godziny podejście na główny szczyt. My utrudniliśmy sobie wejście na szczyt, wybierając nieco bardziej wymagającą drogę i z pewnością dużo mniej uczęszczaną. Z centrum Corvary wjechaliśmy dwoma wyciągami na górną stację kolejki Vallon. Następnie udaliśmy się na Via Ferrata o tej samej nazwie. Bóg jest wielki w tym, co stworzył. Via Ferrata Vallon jest krótka. Przejście nią nie powinno zabrać więcej niż 1,5 godziny. Jej trudność została wyceniona na C. Pewną atrakcją na drodze jest przejście przez wiszący mostek. Po przejściu Via Ferraty czekał na nas dość księżycowy krajobraz. Na szczęście nieco wyżej odkryliśmy także miejsca z wyjątkowo piękną kompozycją widokową. Jesteśmy na klasycznym widoku Dolomitów, który zapiera w piersiach. Po wykonaniu serii zdjęć rozpoczęliśmy podejście na szczyt Piz Dalek Dlase. Nazwa pochodzi z dialektu języka ladyńskiego, używanego w tym regionie. Nazwa włoska to Pizzo del Lago Gelato. Z tego miejsca rozpoczyna się już bezpośrednia wędrówka na Piz Boe. Teraz widzimy wyraźną różnicę między obleganym szlakiem z Forcella Pordoi, a naszą mało uczęszczaną trasą. No i na szczycie Piz Boe. 3152, jak widać, ludzi tutaj nie brakuje. Żeby nas jeszcze 3000. Właśnie tak zaproponowałem tutaj jestem mojemu bratu Andrzejowi, żebyśmy to uczcili tutaj. Czyli udział.
Nasza droga powrotna wiedzie ponownie na szczyt Piz d'Alec Blasé, a potem dobrze oznaczoną Sentiero Attrezzato Lichtenfels. Posiada ona dość stromy odcinek, ale dobrze wyposażony, przez co jego przejście nie jest zbyt trudne. Po dotarciu do górnej stacji kolejki Wallon domkniemy pętlę w naszej dzisiejszej wędrówce. Jak na pierwszy dzień chyba całkiem nieźle. Można było poczuć trochę zmęczenia. Przed zamknięciem kolejki. Ja oczywiście jestem zafascynowany dzisiejszą wyprawą, ponieważ co roku mamy coraz lepszą zaprawkę, taki pierwszy dzień. Pomimo, że wiek i kondycja nam spada, to zaprawki idą w drugą stronę. Nie, na wiek rośnie akurat. A tak, no rzeczywiście wiek rośnie. Ja również, pierwszy 3000 zaliczony już, zdobyty. Feraty też pierwsze. Były bardzo fajne, szkoda, że takie krótkie. No i schodzenie też było dosyć zaawansowane. Wspaniały dzień po prostu.